Cześć. Dzisiaj, tak jak pisaliście zresztą w komentarzach pod poprzednim odcinkiem wyprawy na Islandię, mamy popołudnie w środę na Islandii dosyć pogodne, to znaczy pogodne. Widzicie te chmury deszczowe za mną. One sobie troszeczkę popadują, ale myślę, że zanim mnie dogonią, to zdążę też już to coś na pewno nagrać. Dzisiaj powoli sobie jadąc po ścieżkach rowerowych chcę powiedzieć o tym, co sami wybraliście w sumie na Facebooku Shyback YouTubeless, bo napisaliście o tym, że i najwięcej osób na to głosowało, że interesuje Was dowiedzenie się, jaki jest koszt takiej wyprawy na Islandię. I w sumie planowałem zrobić odcinek troszkę inaczej zatytułowany. Nie mówiąc o tym, jaki jest koszt wyprawy na Islandię, ale o tym, co zrobić, żeby wybrać się na Islandię i nic na to nie wydać. No to będzie w takim razie w dzisiejszym odcinku. Strasznie przyjemnie się jedzie. Wiatr mamy około 2 metrów na sekundę. Ludzie jeżdżą sobie na konikach. Patrzcie, jak to super wygląda. I teraz uwaga. To nie są kuce. Jak powiecie Islandczykowi, że macie fajne Icelandic ponies, to się na was obrażą. Powiedzą, ha! Bo to nie są kuce, tylko konie. A to, że są mniejsze, to są mniejsze. Zresztą może jeszcze wam coś więcej kiedyś nagram na temat jazdy koni. Nie, ja na koniu nie będę jeździł i proszę mniej więcej takich komentarzy nie wypisywać gdzieś tam na Facebooku czy gdzieś. Koszty wyprawy na Islandię. Żeby dostać się na Islandię, trzeba na nią albo przylecieć, albo przypłynąć. Na rowerze przyjechać się nie da. Wyprawa promem może mieć miejsce z portu w Danii. Trwa od soboty godzina, nie pamiętam dokładnie, chyba 15 do wtorku rano, jakoś tak. Z tego co sobie przypominam. Nie jest to takie drogie, ale trwa 3 dni. A jeżeli nie macie potrzeby przywieźć tutaj samochodu ze sobą, to uważam, że nie ma sensu w coś takiego inwestować, dlatego że jest samolot. Samoloty latają z Polski, latają z Krakowa, z Warszawy, z Gdańska. Ja zawsze latam z Berlina. Najczęściej też loty w ciągu całego roku są z Berlina. I odsyłam Was na stronę tych tańszych linii lotniczych, które się nazywają WOW Air. Trzeba po prostu wpisać je w przeglądarce wowair.is. Is to tak jak nasze PL polskie, to są islandzkie strony. Właśnie mnie dogoniła chmurka deszczowa. No widzicie, fajna pogoda, no ale przynajmniej nie zmoczy nas do ostatniej suchej nitki, co? Na stronie WOW Air macie ceny lotów i teraz uwaga. Na tej stronie pojawiają się regularnie tak zwane promocje, kiedy przelot na Islandię kosztuje 15 tysięcy koron, czyli z Berlina. Czyli 15 tysięcy koron to jest około 400 zł. Uważam, że to jest bardzo niewielka cena, ale do tego trzeba doliczyć jakieś tam powiedzmy 30-40 zł, jeżeli bierzecie ze sobą bagaż ponad podręczny, czyli to trzeba też wliczać. No i oczywiście, jeżeli miałaby to być wyprawa rowerowa, to rower, dokładnie nie wiem ile kosztuje, ale wydaje mi się, że to była kwota około 4000 koron czy 5, czyli 100 albo 100 parędziesiąt złotych. Czyli biorąc to wszystko razem do kupy, jeżeli uda nam się kupić promocyjnie bilet, no to będzie on kosztował z rowerem około, liczmy, 600 zł z Berlina. Trzeba też dostać się do Berlina. Busy do Berlina śmigają chyba z całej Polski i średnia cena wynosi powiedzmy około 200 zł. To jest średnia cena, można oczywiście dużo taniej, można drożej, w zależności od tego skąd się jedzie. Czyli dostajemy się na Islandię za powiedzmy te 800 zł, jesteśmy tutaj na Islandii. Co tutaj, ile kosztuje? Wszystko kosztuje tutaj oczywiście dużo więcej, ponieważ zarobki są dużo wyższe. Ale oczywiście stosunek zarobków do wydatków jest dużo wyższy tutaj na Islandii niż u nas w Polsce. O tym teraz nie będę mówił, bo chodzi wam o koszty na Islandii. Wydaliście 800, jesteście na Islandii i teraz będzie was raziło słońce. Pytanie teraz, co zamierzacie zrobić? Możecie oczywiście
mieć ze sobą rower i plecak, ale wtedy też warto by było mieć jeszcze jakąś przyczepkę i śmigać dookoła Islandii. Zazwyczaj uda się to w ciągu lata, czyli powiedzmy czerwiec, lipiec, sierpień może, przejechać Islandię dookoła i spać gdzieś na polach namiotowych albo zupełnie na dziko. Pola namiotowe nie są drogie, dokładnie cen nie pamiętam, ale to nie są duże wydatki. Jeżeli nocowalibyśmy w hostelu, nie w hotelu, tylko w hostelu, który sobie bukujemy przez internet, możemy też od razu wnioskować o kartę, która nic nie kosztuje, a daje nam zniżkę już chyba od pierwszego noclegu, to zazwyczaj miejsce w pokoju kosztuje około 5000 koron, czyli 100-parędziesiąt złotych. 100-parędziesiąt złotych będzie kosztowała jedna nocka. O, tutaj mamy bardzo ładne pola golfowe. Nieważne jaka pogoda, tu się gra w golfa. To znamy już mniej więcej ceny noclegów, teraz jedzenie. Uważam, że jeżeli chcemy dobrać właściwą dietę, gdzie będziemy mieli węglowodany, białka, wszystko to, co potrzebujemy, żeby jeździć dosyć intensywnie, czy w ogóle zwiedzać dosyć intensywnie, no to na Islandii w tych najtańszych sklepach typu sieć sklepów Bonus ze świnką różową, myślę, że dziennie, jeżeli wydamy, no jeżeli jesteśmy sami, to 100-parędziesiąt złotych, jeżeli razem gotujemy razem albo coś sobie przyrządzamy razem po drodze, myślę, że około 100 zł spokojnie da się przeżyć. Teraz myślę, że powiem wam o rzeczy, która może was zainteresować jeszcze bardziej. I z góry wam mówię, to nie jest tutorial, jak wyjechać za granicę w sprawie pracy. To jest informacja ode mnie, wuja Mata Szajbajka z Islandii. Żyłem tutaj 7 lat na Islandii. Jak można tutaj przyjechać, zobaczyć kawał wspaniałej krainy i nie wydać pieniędzy? No można zrobić tak, jeżeli jesteście studentami, macie na przykład 2 miesiące wolnego, 3 miesiące to już w ogóle super. Można przyjechać tutaj w ciągu wakacji, znaleźć tutaj pracę, popracować przez miesiąc zarobić przynajmniej leciutko 4,5 tysiąca złotych i za te 4,5 tysiąca złotych naprawdę można całą Islandię na rowerze albo jeżeli lubicie piesze wycieczki, oglądacie też nasz kanał Shybike, z plecakiem, jeżdżąc autobusami, śpiąc w hostelach, spokojnie można przeżyć. Czy pracę, o patrzcie jakie fajne miejsce, gdzie zaczynają grę w golf. Nie znam się na tym w ogóle, ale wiem, że stąd pykają takie platformy. Czy pracę na Islandii można zdobyć? Czy to nie jest tak, że po tym kryzysie bardzo głośnym też w Polsce na temat Islandii nie ma tutaj pracy? Praca jest i prawda jest taka, że nie pracuje ten, kto nie chce. Nie mówię tu tylko o tak zwanych, w cudzysłowie, nierobach, ale ten, kto po prostu nie znalazł jeszcze pracy, powiedzmy, w swoim zawodzie, związany ze swoim wykształceniem, co też wiąże się z odpowiednimi zarobkami, to w sprzątaniu, w restauracjach, w sklepach, praca w magazynie czy gdziekolwiek jest jak najbardziej tutaj do dostania. I właśnie ten okres, kiedy chcielibyście przyjechać tutaj, czyli w wakacje, jest okresem, kiedy pracy jest najwięcej. I to z kilku względów. Oczywiście ożywia się turystyka i budowlanka, w związku z czym bardzo się też ożywia handel, usługi i przemysł na Islandii. Z drugiej strony Islandczycy i nie tylko, mieszkający, pracujący na Islandii w tym okresie często biorą urlopy. I tutaj nie są to urlopy 5-dniowe, 7-dniowe, weekendowe, takie jak my to nazywamy urlopami. To nie jest w ogóle urlop tutaj. Tutaj się wyjeżdża na kilka tygodni, miesiąc, 2 miesiące, nawet dłużej. I nie stanowi to najczęściej problemu. Dlatego właśnie w ciągu wakacji po prostu potrzeba pracowników. I mnie to też troszeczkę dziwi, bo gdybym ja mieszkał na Islandii, to wolałbym wyjechać sobie w jakieś cieplejsze miejsce, wtedy, kiedy na Islandii jest naprawdę ciężko, a nie opuszczać Islandię i jechać sobie gdzieś tam na Teneryfę, wtedy, kiedy na Islandii też jest w miarę fajnie, a przede wszystkim pięknie i słonecznie. No ale tak jest i można tutaj przyjechać. Jeżeli jesteście zapalonymi rowerzystami, jeżeli jesteście w ogóle turystami,
i nie jesteście zainteresowani po prostu pracą za granicą, to możecie się ze mną kontaktować w komentarzach pod filmem. Na pewno Wam pomogę, jeżeli chodzi tutaj o pracę. Oczywiście język angielski to jest super as w kieszeni. Jeżeli go nie ma, też nie ma aż takiego dużego problemu. W bardzo wielu filmach sama rekrutacja już odbywa się w języku polskim. I teraz słuchajcie, Islandia. O, ptaki. Ptaki, to jest jeden wielki rezerwat ptaków też. Islandia jest kawał drogi od Polski, to jest wyspa, ale wszystko naprawdę jest w internecie i najczęściej jak przyjdziecie szukać pracy, to ktoś Wam powie, żebyście po prostu kliknęli w internecie na ich stronę. Tam są gotowe, już nie trzeba z CV wysyłać im najczęściej czy coś takiego. Tam są już gotowe wnioski, które po prostu się wypełnia w języku islandzkim, angielskim albo też polskim i pracę można dostać. I uważam, że miesiąc pracy albo nawet 2 tygodnie intensywnej pracy naprawdę może pozwolić umiejętnemu turyście, wyprawowiczowi sobie zobaczyć kawał świata pięknego. Dlaczego warto przyjechać na Islandię? Nie powiem Wam, że dlatego, że jest to piękna wyspa i są tu wodospady i są tutaj lodowce. Jest to, tak jak Wam powiedziałem, kraina ognia i lodu, czyli są tutaj wspaniałe gejzery i olbrzymie masy lodowców, które można obejrzeć z bliska, jak jęzory i to, jak wpływają te lodowce, wielkie kostki lodu do oceanu. To wszystko wiemy, to możemy wyczytać, ale dla mnie jest coś, czego nie ogarniam, co strasznie w Islandii mnie inspiruje. To jest przestrzeń. Islandia jest po prostu inna. Ta kraina jest inna. Warto zobaczyć, jak żyją Islandczycy. Warto zobaczyć, co Islandczycy robią w piątek po południu. Zdziwicie się, bo pisaliście do mnie, że chyba tutaj za bardzo bractwa kolarskiego nie ma. Będziecie w szoku, jak Wam pokażę filmy, kiedy tylko znajdę dobrą pogodę rano, gdzieś około 7-8 godziny, co się dzieje na ścieżkach rowerowych o tej porze, przed pracą. A przede wszystkim właśnie nieogarnięta przestrzeń, która trochę przeraża i kiedy widzicie mnie gdzieś tam na filmach, na wyprawach, jak się drę, po prostu krzyczę, to robię to dlatego, że po prostu ta przestrzeń, no to jest coś takiego, że się chce krzyczeć. Warto zobaczyć Islandię. Do tego Was zachęca Danielski, Shybike. Jeżeli chcecie czegoś więcej się dowiedzieć na temat samej wyprawy albo czegoś na temat życia na Islandii, piszcie w komentarzach. Na Facebooku, w naszej grupie otwartej Shybike YouTubeless jest mała ankieta, można dopisywać sobie do tej ankiety opcje, które Was interesują i na nie głosować. Drugą z opcji, na którą głosowaliście, to były krajobrazy. I dzisiaj chcę Wam pokazać jeszcze oprócz tego kawałek krajobrazu islandzkiego. Jadąc sobie rozjazdowym tempem, niezmoknięty całkowicie, nie pod wiatr, tylko 2 metry na sekundę wiatru. Czujecie? 2 metry na sekundę wiatru. Po prostu miodzio. Za mną jest Mosfellsbær. Nie będę Wam tłumaczył, ani żadnej mapki wklejał. Od dzisiaj już są Google Maps i możecie sobie zobaczyć, to jest tam za mną. Przede mną stolica Reykjavik. Tu są jej pierwsze dzielnice. I właśnie do Reykjaviku dzisiaj się wybiorę. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czy nie, ale jadę już, patrzę teraz na zegarek, na wyświetlaczu, 16 minut nawijam, a pola golfowe się nie skończyły. To są cały czas pola golfowe. Ja nie wiem, czy to jest jedno pole golfowe, jeden klub golfowy, ale to jest miejsce, gdzie naprawdę Islandczycy pykają bez końca. Jak tylko skończą pykać, to przychodzą tacy młodzi chłopcy w czapeczkach i koszą trawniki, poprawiają wszystko, wyrównują. W tych warunkach islandzkich tak one są pięknie utrzymane. Dlatego właśnie nasz kanał YouTube'owy promuje kolarstwo, bo rower zabiera nas w takie miejsca. Daje nam możliwość zobaczyć mnóstwo rzeczy. Oczywiście nie da się tego opisać. Wiem, że tylko się powtarzam za innymi podróżnikami. Ja też nie jestem jakimś wielkim podróżnikiem. Kundain. Ale to też fajna rzecz. Tutaj się ludzie pozdrawiają. Nieważne, że to jest miasto też już
ile ma 200 parędziesiąt tysięcy i nie wszyscy się znają. Tu się ludzie pozdrawiają, mówią sobie dzień dobry, a jak się zatrzymają, to nie patrzą na siebie tak dziwnie, że jeden zaczyna rozmowę, a drugi nie wie jak mu odpowiedzieć, czy my się znamy, czy nie. Po prostu rozmawiają sobie o tym, jaka jest pogoda, o tym, jakie życie jest piękne i dlatego też Szajbajki zaprasza Was na Islandię. Na razie!